Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dokładnie tak jest. Właśnie zaczęło się wszystko od mojej rodnej Żarnowicy, od mojego miasta, gdzie po prostu jechałem ten challenge Mistrzostw Europy i mogłem po prostu bardzo wykorzystać atut mojego własnego toru, na którym jeździłem od dzieciaka. Także awansowałem do finału, chyba z czwartej pozycji, jeżeli dobrze pamiętam. Chociaż cały ten mecz był taki dziwny, bo tam na treningu wszystko super, ładna pogoda, tor ekstra. I później przyszły bardzo mocne opady deszcze, w ogóle było nie wiadomo, czy ten mecz się pojedzie, czy się nie pojedzie, ale w końcu to się wszystko udało i był awans. Także mega zadowolenie i droga do finałów. Jest zawsze jest mega super jeździć w domu przed własną publicznością, bo wiadomo, Żarnowice to jest malutkie miasto. Każdy każdego zna i mam tam dużo znajomych, dużo przyjaciół, którymi kibicują. I jest wspaniałe, jeżeli ja mogę chociaż raz lub dwa razy w roku startować przed nimi i po prostu pokazać im walkę i to, że się staram wygrywać. Także bardzo się z tego cieszę i żeby więcej takich imprez w domu miałem, to by było super. Tak, jestem sam. Tak naprawdę jest kilku młodych zawodników, którzy zaczynają, starają się jeździć i trenują, także... Ale myślę, że ja pokazałem, że jest możliwość, nawet jeżeli masz w kraju jeden stadion i żużel nie jest aż tak popularny, na przykład jak w Polsce, to że można coś zrobić prawie z niczego. I bardzo się cieszę, że tak się udało i że ci młodzi mogą brać nie przykład ze mnie, ale przykład z tego, że na przykład da się naprawdę coś zrobić. To jest super. A ja myślę, że nawet po tym tytule teraz już bardzo dużo mediów się ze mną kontaktowało, różne omawiania do różnych tam telewizyjnych rzeczy, w ogóle takie sprawy, także to jest dobre, bo sport trzeba propagować. Jeżeli ma dobrą propagację, to jest magnes też dla kibiców. Mówię, po tym tytule do mnie dzwoniło, kontaktowało się ze mną bardzo dużo ludzi, których nie znam i gratulowało mi tego tytułu. Naprawdę mega robotę zrobiło to, że te finały były na Eurosporcie. Mówię, że babka w Gruzji to mogła sobie obejrzeć tak samo jak ktoś w Berlinie, ktoś, ja nie wiem, po prostu w Anglii, w Szwecji. To jest dobre, bo to idzie do 70 krajów i serial Speedway European Championship stał tak bardzo magnesem dla kibiców, że to jest właściwa droga tego sportu. A jestem popularny, może nie mówiłbym popularny, mówię, że jestem rozpoznawalny tam w moim mieście, w okolicach, w drugim mieście, koło mojego miasta, ale tak parę ludzi na Słowacji czasami, jak gdzieś jestem, to o, ty jesteś ten, co na tym brzuchu jeździ, nie? Mówię, no, co to ja jestem. Takie zawsze to jest takie miłe, że czasami ktoś mnie tam rozpozna.